Dlaczego ludzie są oburzeni imprezą TVP? Jaki TVP wybrało przebój lata? Jako komentarz powiem, że na antenie TVP odbył się koncert nazwany szumnie Małą Eurowizją. Widzowie mieli wybierać hit lata pośród kandydatów z różnych zakątków Europy. Problem w tym, że utwory pochodziły z różnych lat, a jedna z piosenek nawet z 2000 roku. Maryla Rodowicz była gościnną gwiazdą koncertu Serce Europy w Sandomierzu. Koncert Serce Europy zorganizowany przez TVP odbył się w Sandomierzu, a zaproszenie do udziału w nim przyjęło 9 artystów z różnych krajów naszego kontynentu. Uczestnikami konkursu zostali Helena Wądrackowa Czechy, Dominik Dudek – Polska, Aliona Mun – Mołdawia, zespół Naviband – Białoruś, Rdzał – Słowacja, Kati Wolf, Węgry, Lajma Wajkule, Łotwa, Monika Linkite, Litwa i Alike, Estonia. Widzowie zdają się być oburzeni samym konkursem oraz uczestnikami i ostatecznym werdyktem. Przede wszystkim kwestionują sens organizowania plebiscytu na przebój lata 2023, podczas gdy konkurują ze sobą stare i nowe piosenki. Przedstawicielka Mołdawii Moon zaśpiewała utwór dragostea DMT grupy Ozon z 2005 roku, a Helena Wądkowa przyjechała ze swoim hitem długa noc z 2000 roku. Na bieżąco mogliśmy czytać komentarze widzów, którzy niemal od samego początku szukali pilota, by przełączyć kanał. Oglądałam trochę jakaś porażka. Z przykrością muszę stwierdzić, że szkoda czasu. Prócz Wądrackowej to nikt, nie da się oglądać tego, pisali na Facebooku widzowie. Na moment przed ogłoszeniem, kto wygrał plebiscyt, na scenie pojawiła się królowa polskiej piosenki. Maryla Rodowicz zaśpiewała wiązankę przebojów, a zwycięzcą konkursu został Dominik Dudek z piosenką ID. Publika oburzyła się nad sensem organizowania konkursu, w którym można było odgórnie sądzić, że wygra polska piosenka. Naprawdę to zrobili. Polska wygrała polski konkurs w głosowaniu Polaków. Co za niespodzianka, pozostali uczestnicy muszą się czuć jak klauny, chłop już nie wie jak udawać, że jest zaskoczony, pisali na Twitterze. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.